Sam się nie będę przedstawiał, już zostałem przedstawiony wcześniej, ale problem, którym powiem, myślę, że dotyczy większości z nas. Jak patrzymy na firmy, niebywale dużym problemem jest uzyskanie odpowiedniego zaangażowania u ludzi. Czyli mamy pracowników, oni z założenia są tam, ale ten zaangażowanie nie jest takie. Przepraszam, czy mogę? Zaangażowanie nie jest takie. Drugi temat jest problem zatrudnić ludzi. Czy ktoś z Was ma problem, żeby zatrudnić ludzi, znaleźć ludzi do pracy? Nie? Wy już nie. Ale... Tak, nie zamknęli jeszcze firmy. Nie, ale generalnie większość z nas ma problem, żeby znaleźć ludzi do pracy, żeby znaleźć właściwej jakości ludzi do pracy, żeby ich utrzymać i żeby utrzymać odpowiedni poziom motywacji. I to jest problem, który dotyczy bardzo wielu organizacji. I w związku z tym, że ten problem był i się pojawiał wielokrotnie, to nas skłoniło i zmotywowało do zadania pytania, no właśnie, jak bardzo ważne jest to lepsze przywództwo. I my uważamy, że kwestią kluczową w tym wszystkim jest właśnie jakość przywództwa. Doprowadzenie do takiej organizacji, takiego stylu prowadzenia firmy, żeby ludziom się chciało chcieć. I jakby są firmy, które potrafią to zrobić, nie? Mimo, że na przykład działają w promieniu funkcjonowania Amazon, czyli dobra oferta pracy, bardzo dobre bonusy pozapłacowe, a jednocześnie potrafi utrzymać całkiem stosowny zespół pracowniczy, nie? I są osoby, które potrafią to zrobić naturalnie. No tak, ale jak ja to robię naturalnie, to na pewno część tych rzeczy wykorzystuję, a część tego potencjału właśnie tego przywódczego gdzieś mi wymyka, bo no, jak to robię intuicyjnie, to jest po prostu intuicja. I dlatego wydaliśmy książkę, której dzisiaj jest zresztą premiera i o której dzisiaj Wam trochę powiem. To jest książka Dobry Szef, Martwy Szef. I podtytuł jest taki, jak zwiększyć zaangażowanie i efektywność zespołu i nie dać się przy tym ukrzyżować. Całe wyzwanie jest niemałe, bo rzeczywiście dzisiaj jest bardzo ciężko jako lider, jako szef osiągać odpowiednie wyniki. I ta książka mówi w dużym skrócie o trzech rzeczach. Ja powiem o esencji tej książki, na razie tylko chcę powiedzieć trzy główne myśli. Po pierwsze, przez setki tysięcy lat żyliśmy w formie plemion. I na całym świecie, wszędzie gdzie znaleziono cywilizację, takie, która wcześniej nie widziała białego człowieka, ta cywilizacja była ukształtowana w formie plemion. Nie znaleziono nigdzie miejsca, gdzie ludzie by żyli jako samodzielne jednostki. Czyli plemiona były wszędzie historycznie. Oczywiście w różnej skali, różnie to się nazywało, ale plemiona były wszędzie. Po drugie, takie funkcjonowanie zaprogramowało nas, nasze mózgi nas, do funkcjonowania w pewien określony sposób. Tak? Czyli funkcjonujemy w pewien sposób, zachowujemy się, bo przez setki tysięcy lat tak funkcjonowaliśmy. I w końcu ta nasza przynależność do mniej lub bardziej formalnych plemion wpływa na to, jak się zachowujemy. W sensie na przykład to, że należymy do plemienia pod tytułem uczestnicy konferencji, powoduje, że większość z nas, jak ja mówię, cię słucha. Na przykład zupełnie odwrotnie niż na imprezie, gdzie właściwie wszyscy gadają, nikt nie słucha. Nie? I mówię o tym dlatego, że jakby to są różne plemiona i różne zachowania. Ale wracając do tego, więc tak. Pytanie do Was. Jakie tworzymy plemiona? Do jakich plemion należycie? Jakie plemienia tworzymy, czy tak jak powiedziałem, do nich należymy? To było pytanie. Formalne, nieformalne, różne, tak? Na przykład, Robert, masz takie jedno plemię, które jest związane z Twoją pasją. Czy jak spotykasz kogoś, kto jest bratem czy siostrą z tego środowiska, czy masz jakikolwiek opór, żeby z nim od razu mieć bardzo dobrą relację, od razu rozmawiać z nim na ty i od razu mieć fajny kontakt, nie? Bo to jest pewne środowisko, nie? Mogę powiedzieć, jakie? Środowisko żeglarskie, tak? I to środowisko tak funkcjonuje, że po prostu wszyscy są bardzo tak pomocni, nie? Takich środowisk jest więcej. Ale mówię o tym dlatego, że to jest plemię.
Żeglarze to jest plemię. Jakie są, do jakich jeszcze plemion należycie? Przepraszam? Bajkerzy, oczywiście. Siatkówka. Ale grający czy kibicujący? Kibice siatkówki, nie? Reprezentacji Polski na przykład, nie? To tam jest co kibicować w końcu. Znaczy w piłce siatkowej. No bo jasne. Tak, bajkerzy też jest pewien kod, jakaś grupa ludzi, tak? Okej. Okay. Jakie jeszcze plemiona? Polityczne, czyli jedni są zwolennikami tej partii, drudzy są zwolennikami tamtej partii, a inni jeszcze uważają, że oni są wszyscy głupi. Fani TOC, zdecydowanie. Większość z nas są fanami TOC. Część z nas to są tacy mocni członkowie tego plemienia, a niektórzy są kandydatami, nie? Przyszli tak posłuchać, zobaczyć, czy to może pasuje, nie? Jednocześnie piszą SMS-a, kurczę, ja nie jestem przekonany, nie? Ale wracając do tego, każdy ma swoje wątpliwości i to jest dobre, bo posiadanie wątpliwości powoduje, że my kwestionujemy rzeczywistość. Jak nie kwestionujemy rzeczywistość, przestajemy się uczyć. Więc wracając do tego, tych plemion jest cała masa. Teraz, czy macie takie skojarzenie, że wasze zachowanie w pewnych okolicznościach, albo nie wasze, ale kogoś, kogo znacie, było niespójne ogólnie z tą osobą, ale wynikało w jakiś sposób z tego plemienia, do którego należy? Każdy, kto ma rodzinę, to takiego doświadczy. Na przykład. A jakiś przykład możesz przytoczyć? Zakupy rodzinne, tak? Czyli... W których uczestniczę pomimo tego, że... Nie lubisz. No nie, wręcz nie cierpię, tak? Czyli nie lubisz, ale jako, że jesteś członkiem plemienia, plemię idzie na zakupy, ty idziesz też. No bo wiesz, albo idziesz, albo... Nie? Tak. Zdecydowanie. Każdy mężczyzna zazwyczaj zachowuje się troszeczkę inaczej przy kumplach, kolegach, inaczej przy żonie, notabene. Ja uważam, że ta prawdziwa miłość i ta prawdziwa relacja jest wtedy, kiedy to zachowanie jest prawie, że takie, znaczy facet nie musi się niczym krępować w odniesieniu do żony. A to tak na marginesie, to jest już kwestia dojrzałości. Ale idąc dalej, inne przykłady. Przepraszam, kamerzysta podniósł rękę, ale to on chyba nie zgłaszał się. Przepraszam. Zdecydowanie tak, czyli z kimś spotykamy się zawodowo, z kimś prywatnie, zupełnie inny kontekst. Na przykład zastanawiam się z kim tu, z takich osób, gdzie mam relacje trochę prywatne, trochę służbową. Na przykład tu jest pani prezes, w firmie bardzo poważna pani prezes, tak? Duża firma i tak dalej, i tak dalej. Ale miałem też przyjemność spotkać ją w czasie jednego z urlopów nad morzem. To w tym kontekście rodzinnym to była wzorcową mamą dla swojej dzieci. Zresztą też na warsztatach jednych z dziećmi. Była wzorcową mamą, nie? Zupełnie inna rola, zupełnie inna aura, inna energia, nie? Każdy zachowuje się trochę tak, jak jest. Ale widzisz, to jest zgodne z charakterem. Ja mówię o czymś innym. Czy znacie przypadki, gdzie ktoś zachowuje się inaczej, niż byśmy się po nim spodziewali, dlatego że należy do pewnego plemienia. Czyli ogólnie nam się wydaje, że ktoś jest taki, a potem zachowuje się bardzo dziwnie, bo należy do plemienia takiego albo, nie, albo innego. Kibice? Proszę? Kibice? Na przykład kibice. Czyli na przykład na co dzień wszyscy są tacy dystyngowani, elegancy i tak dalej, a potem idą na żyletę albo na kocioł, czy na jakieś inną trybunę tych pseudokibiców i robią zadymę, nie? Ja mam bardzo bliskiego znajomego, który kiedyś bywał bardzo dużo na meczach, niby poważny gdzie tam pan prezes i tak dalej, natomiast z drugiej strony swego czasu robił niezłe zadymy właśnie w ramach tych grup kibicowskich Lecha. Ale znowu, bo należał do pewnego plemienia, nie? Z
po prostu ze strony społeczeństwa. Zgadzam się z tobą, ale część osób zachowuje się inaczej, dlatego że im zależy na bezpieczeństwie, które daje im plemię. Czyli na przykład, ja na przykład w wstępie do książki, które pisałem, przytaczam pewien przykład, zupełnie neutralnie, bez żadnej oceny, że na przykład w polityce jest mnóstwo osób, które przystępują do pewnej partii, żeby mieć to poczucie bezpieczeństwa tej partii, tej silniejszej organizacji i potem nawet jak się często nie zgadzają z różnymi poglądami, dalej w niej trwają. Tak trochę jak w gangu. Czyli trwią w nim, bo czują się w nim bezpiecznie. A teraz następnego dnia, jak z niej zostaną w końcu wyrzuceni, no bo cały czas mają ten konflikt, więc tam coś trze, to stają się największymi wrogami. I mamy tego niezliczoną liczbę przypadków na polskiej scenie politycznej. Nie chcę wchodzić w te tematy, ale ja tylko mówię o zjawisku. I to polega na tym, że jak jestem w tej bajce, to trochę upiększam swoją rzeczywistość. Czyli skoro powiedziałem, że jestem członkiem czegoś, to już muszę to wspierać. Nawet jak to już jest przeciwko mi, to dalej to wspieram. Nie? I takich różnych dyskusji jest cała masa. To, co chcę powiedzieć, jest to, że to zjawisko jest znane. Generalnie, jeżeli ktoś należy do pewnego plemienia, to on się trochę jakby staje częścią z niej. Znalazłem taką jedną grafikę, która mnie bardzo inspirowała. Myślę, że część z was widziała te zdjęcia. To w zasadzie jest jedna osoba, ale za każdym razem się podawać absolutnie do osoby, z którą się akurat zadaje. I wbrew pozorom to jest jedna osoba, tak? Która w każdym z tych zdjęć upodawnia się akurat do obecnej partnerki pod względem wyglądu, fryzury, ubrania. I coś w tym jest, bo to jest akurat przykład osoby takiej, ale generalnie jest to pewne zjawisko, tak? Że jest takie nawet powiedzenie, z kim się zadajesz, taki się stajesz, tak? Wracając do tych plemion. Jest 5 wymiarów plemiennych, które bym chciał poruszyć i bym chciał też, żebyśmy zadali sobie pytanie, czy mamy jakieś przykłady, których możemy się odnieść. Jednostki są emocjonalnie i psychologicznie określone przez ich plemienną przynależność. Jednostki dążą do wzmocnienia swojego bezpieczeństwa indywidualnego, gdy ich bezpieczeństwo jest zagrożone. Jednostki dążą do wzmocnienia poczucia własnej wartości, gdy ich bezpieczeństwo nie jest zagrożone, gdy są bezpieczne. To wtedy chcą zwiększyć swoją wartość. Nie będę teraz czytał reszty, bo to już nie o to chodzi, ale widzimy, że są pewne prawidłowości. I to, co ja przed chwilą powiedziałem a propos tego, że niektórzy politycy na przykład bardzo mocno tkwią w pewnym postanowieniu, mimo że cały świat wskazuje pod prąd, tak? Najczęściej jest to dlatego właśnie, że tam mają bezpieczeństwo. Tam się czują bezpieczni, bo to jest ich grupa. I dopóki tam są, to nawet jak cały świat pokazuje, to nie jest dobra droga, to oni dalej tam chcą, nawet jak to jest wbrew im. I to jest pewne zjawisko, które wynika z tej właśnie cechy plemiennej, że należy do plemienia, to się nie chce go wyrzec. Bardzo ważne. Oczywiście jak już się wyrzeknę, to już wszystko idzie na drugą stronę, nie? I to samo dotyczy też, jeżeli ktoś miał doświadczenie na przykład w jakimś toksycznym związku, tak? To dokładnie to samo się dzieje. Dopóki jestem w tym toksycznym związku, jest wybielanie. Z niego ktoś wyjdzie, to najczęściej widzi całą rzeczywistość i jest dokładnie po drugiej stronie. Więc wracając do tego, to a propos 5 wymiarów plemiennych i patrząc na nie, tylko trzeba chwycić i zrozumieć, jak to działa, możemy zacząć lepiej rozumieć zachowania ludzkie. Ja nie chcę tego też przedłużać, szczególnie, że mamy troszeczkę... opóźnienia. Kilka cech plemiennych, czyli cech, które charakteryzują plemiona. Pierwsze, silne plemię ma wspólnego wroga. Słuchajcie, co lepiej mobilizuje niż wspólny wróg? I teraz mogłoby się wydawać, dobra, jak to się ma do rzeczywistości firmowej? Nie każdemu to musi odpowiadać, ale prawda jest taka, że silny wróg mobilizuje i inspiruje. Ileż to można się nauczyć? Między innymi właśnie w tym wstępie ja piszę o tym, że na przykład w moim poprzednim biznesie miałem firmę, która zajmowała się dotacjami. W tym poprzednim biznesie nie wyobrażacie sobie, ile mądrych i ciekawych inspiracji moi pracownicy przynieśli do mnie w oparciu o obserwowanie konkurencji. Bo to był ten wróg. Konkurencja była tym wrogiem, więc jak oni przychodzili, mówili, słuchaj, oni zrobili to, a ci robią tak, a ci robią to, to dla nas była to możliwość rozwoju i nauki. Tak? I ja to tylko daję jako przykład, ale to też bardzo mocno mobilizuje ludzi do pracy. Więc
No właśnie, symbole. Jakie znacie plemiona, gdzie są mocne symbole? Proszę? Godło narodowe. Na przykład reprezentacja. Chociaż oczywiście nie wszyscy równie je traktują, nie szanują, nie? To jest zupełnie inny temat, nie? Ostatnio widziałem taki mem 14 najbardziej znienawidzonych ludzi. I było 3 terrorystów i 11 reprezentantów Polski. W piłce nożnej, oczywiście. Więc tak. Ale jakie jeszcze możemy powiedzieć, jakie symbole? Na przykład logo firmy na koszulce. Ostatnio widziałem zdjęcia jednej z partii, która startuje w wyborach. Oni wszyscy pokazują się w koszulkach z wyhaftowanym znaczkiem. Tak po prostu podjęli decyzję, że będą wystawać z koszulką z wyhaftowanym znaczkiem, jako symbol, nie? Absolutnie, że to jest symbol nowy, dość ryzykowna strategia, nie wiem, czym to robi, ale istota jest taka, że to jest symbol. Proszę? Ubrania, pewna charakterystyczna, ubranie. Nie, my możemy myśleć o tym jako symbolu. Między innymi w książce jest przytoczona taka historia i to jest dość ciekawy przykład. Jeżeli spojrzymy sobie na większe zakłady, właśnie. Ile osób u Was pracuje, mówiłeś w tej chwili? 800 osób. Czy oni są tak samo ubrani, czy różne brygady są w różnych strojach? Jest podział. Jest podział. Więc między innymi w tej książce pokazują, że różne kolory powodują, że każdy z tych plemion, który ma inny kolor, zaczyna żyć swoim życiem i się nawzajem zwalczać. I oni zaczynają obserwować, że jeżeli oni mają grać w jednej drużynie, to muszą się postrzegać jako jedną drużynę, a nie różne drużyny. I zupełnie nieintuicyjne rozwiązanie, które jest przytoczone w książce, jest takie, że oni zaczynają się ubierać tak samo. Czyli zmieniają kod ubraniowy, żeby był jeden dla wszystkich. Bo oczywiście są takie środowiska produkcyjne, my mieliśmy, na przykład pracowaliśmy z hutami stali, gdzie na przykład no nie można w krótkim rękawku pracować przy jakimś tam wytłoczce metalowej, która ma kilkaset stopni, ale czy tysiąc stopni, ale w większości firm jednak praca w ubraniu, inaczej są pewne elementy, które można by połączyć, nie? I to tylko pokazuje tą symbolikę. Albo mam jeden symbol, albo mam kilka symboli. Nie? Na przykład my z pewną rezerwą patrzyłem, czy różnicować identyfikatory. Doszliśmy do wniosku, że to jest dobre, bo to pomoże ludziom się zorientować. O, to jest osoba, która coś kuma, to mogę ją spytać. A, to jest osoba, która jest pierwszy raz. To mi jest też łatwiej pogadać. Nie? Ale my też się zastanawialiśmy, czy czasem nie dzielimy ludzi na plemiona, ale myślę, że to akurat nie ma tu znaczenia. Bo wszyscy wiedzą, że to jest tylko po to, żeby nam łatwiej było się rozeznać. Nie? Mało tego, te kolory są pewne elementy pewnej hierarchii. My oczywiście jesteśmy organizatorami, jest co innego, ale ci, co mają te szare identyfikatory, to znaczy, że ci są ci, co wiedzą więcej. Ci oni już trochę awansowali. Tak? Do tego można nawet zmierzać, nie? Jarek? A czy po studiach u pana Marka? Proszę? Ale po studiach u pana Marka, oczywiście, bardzo dobrze. No, a ja tego nie wiedziałem. My nie dopytaliśmy, więc to moja wina, nie? Powinniśmy to uwzględnić, nie? Marek następnym razem musi nam dać listę absolwentów, żebyśmy wiedzieli, nie? Teraz wspólna tożsamość, nie? To też jest coś kapitalnego. Jak dzisiaj patrzymy na polską scenę polityczną, tak zupełnie na marginesie, pomyślcie sobie, jak bardzo ci ludzie się od siebie różnią. A właściwie prawie wszyscy z tej sceny politycznej kiedyś stali po jednej stronie ściany, po jednej stronie barykady, nie? I mimo różnic oni znaleźli pewne superplemię, które dla nich miało sens. Chcemy mieć wolność, chcemy mieć demokrację, chcemy mieć możliwość decydowania. Takie było hasło, nie? Czyli to superplemię jednoczy, ale ono musi dawać jakąś korzyść, jakiś benefit, żeby to się opłacało. Czyli ja porzucam, znaczy mam moje mini plemię pod tytułem, nie wiem, dział produkcji, dział, nie wiem, planowania, dział HR, ale tworzę super plemię, bo mi się to opłaca. Więc to tylko takich kilka myśli.
Ja przeczytam pozostałe, nie będę tego rozwijał, bo mam poczucie też trochę opóźnienia, za które jestem też współodpowiedzialny. Między innymi silne plemię, by trwać, musi posiadać możliwą do zrealizowania ważną misję. Czyli musi być coś, o co walczymy, jakaś idea. Silne plemię wie, co je wyróżnia od trendowatych. Teraz trendowaci trzeba to rozumieć jako ci, co są, bym powiedział, gorszego sortu w naszym przekonaniu. Na przykład jeden z wiodących polskich polityków genialnie to wykorzystuje, który mówi, odnosi się do tych innych jako w takim bardzo negatywnym kontekście i to powoduje, że on to swoje plemię winduje wyżej, motywuje do jeszcze wyższego, większego wysiłku. Czyli wyróżnienie się na tle tych gorszych podnosi naszą wartość. Nie? Kryteria członkostwa w plemieniu są jasne i czytelne. Jeżeli ktoś nie spełnia tych kryteriów, powinien wylecieć. Na marginesie to w polskim świecie politycznym, a propos tego tematu się kilka razy odnoszę, notabene w piłce nożnej jest dokładnie to samo, te reguły są zupełnie zaniechane. Ja mimo wszystko myślę, że na przykład w sporcie, w piłce nożnej jednym z istotnych problemów jest alkohol. Uważam, że nikt z tego tytułu nie wyciąga konsekwencji. W moim przekonaniu. To jest moje zdanie. Proszę? Nie tylko nasi, bo to w ogóle w piłce nożnej jest problem. Silne plemię rozwija swój własny język, czyli po jakimś czasie mamy własny język, własne słownictwo. Kto ma w swojej firmie słownictwo, które jest charakterystyczne dla jego firmy? Jakieś słówko ktoś podrzuci? Rakieta. A co jest rakieta? To jest taki lit, że jak kąpiesz małe dziecko wieczorem i dzwoni telefon, no to puszczasz to dziecko i jedziesz na spotkanie. Konrad, a jakie u ciebie? Deployment, czyli wdrożenie nowego kodu. To ja mam też jeszcze fajne. No. Kibic. No. W jakim kontekście? No. To jest przedstawiciel zewnętrznej firmy usługowej, który przyjedzie, popatrzy, nic nie wniesie do firmy. Na przykład. Więc... Ogórki i bakłażany. Ale te bakłażany to jest, jakby to pojawiło się przy nas, tak dobrze kojarzę. No bo oni mówili, że typowa produkcja u nich to są ogórki. Więc żeby odróżnić się od tych ogórków, ja zacząłem mówić, że ta nietypowa to są bakłażany. I rozumiem, że to też się już wkradło do języka. Może powiem apacza z kolei u siebie. Apacz to jest osoba, która przychodzi do nas, do salonu i czy można coś zrobić, a ja tylko patrzę. Apacz. Okej, okay. Więc to jest kwestia języka, ale znowu, zobaczcie, jak to integruje ludzi w ramach organizacji. To jest bardzo typowe, że to integruje plemię. W końcu silne plemię ma przywódcę, którego szanuje. To notabene jest tylko kilka z tych punktów, które ja wybrałem sobie, żeby wam opowiedzieć, bo nie chciałem też wszystkich poruszać. I silne plemię ma jasno zdefiniowane role, odpowiedzialności, wartości i strukturę władzy. Czyli na przykład jakiś zarząd, jakiś szef i tak dalej, tak dalej. Słuchajcie, ja mogę powiedzieć tak, ja mam poczucie, że ta książka została wydana wiele lat temu, ale mam poczucie, że ona dzisiaj jest nam potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Bo my potrzebujemy narzędzia i sposobu, żeby ludzi zaangażować w stopniu, którego nigdy wcześniej nie mieliśmy tego problemu. Bo ludziom się nie chce, ludzie mają tysiąc wymówek, żeby się wykręcić, świat jest pełen niebezpieczeństwa, więc w ogóle ludzie patrzą zupełnie inaczej na świat. Niektórzy tak, nie chcę się aż tak przykładać do roboty, bo mają świadomość, że ta wojna, te kryzysy, te covidy, te choroby. Kurczę, czy aby na pewno warto się starać, się przykładać. Więc to budzi wiele różnych emocji i dlatego mówię, że jest ogromnym wyzwaniem, żeby ludzi wyzwolić w ludziach chęć, żeby chcieli iść do przodu. Nie? I wydaje mi się, tak na to patrzę, że to, co Ray stworzył w swojej książce, jest idealną odpowiedzią. Bo to porusza ludzi, nie? Słuchajcie, książka, ja ją przeczytałem kilkanaście lat temu, ja się w niej zakochałem, dlatego ją raz wydaliśmy kilkanaście lat temu, a teraz ją wydaliśmy ponownie. I do tego bym was zachęcał. Pytania? Przepraszam, Marek był pierwszy, więc jeśli pozwolisz. W ogóle jakby ona na lżejsze
lżejszych granicach stawia, na bardziej płynnych granicach dzielnik. Wiesz co, zgadzam się z tobą i ja mam poczucie, że to co jakby tak, dzisiaj te grupy niektóre są dużo bardziej ostre, podziały są jeszcze bardziej ostre, chociażby w polskiej na przykład rzeczywistości, ale jednocześnie mamy świadomość, że należymy do jeszcze większej ilości grup. Bo ty razem z kolegą należycie do grupy osób, które noszą okulary, ale na przykład ze mną należysz do osób, które, nie wiem, mają tam, nie wiem, znają narzędzia logicznego myślenia, tak? I mówię o tym, że tych plemion, w których funkcjonuje jest cała masa i to, że dzisiaj są dużo większe jest rozwarstwienie środowiska, społeczeństwa, są różnice, tylko powoduje, że tym bardziej potrzebują budować jedność. Bo jakby cały świat jest wokół dyskusji, które są jałowe, nie? I to, część tego, o czym mówił Marek wcześniej, a propos tego, że świat jest trochę czasami bez sensu, też wynika właśnie z tego, że w moim przekonaniu nie ma myślenia takiego jako superplemię, jako całość, jako całokształt. Bo tak naprawdę to my powinniśmy patrzeć jako superplemię pod tytułem ludzie na Ziemi. Tak powinniśmy patrzeć. Problem polega na tym, że nikt dzisiaj takiej perspektywy nie potrafi narzucić albo stworzyć. Proszę? Tak. I notabene jak wróg z kosmosu się pojawi, jak we wszystkich firmach katastroficznych, wtedy problem się zniknie. Notabene dość zjednoczony świat był, zwróćcie uwagę, jak się pojawi wróg pod tytułem COVID. Niezależnie od tego, na ile on był prawdziwy, nie wiem, kto był winny i jak to postrzegamy, nie? Bo każdy ma swoją, może mieć swoją opinię, ale esencja była taka, to bardzo zjednoczyło ludzi, nie? Oczywiście, że na krótko. A tak samo jak Nowojorczycy się zjednoczyli, czy Amerykanie po 9-11. Tak? To przez chwilę było zjednoczenie, a potem wróciło wszystko po staremu. Okej. Okay. Pytanie było drugie, tak. Tak, to może nie pytanie, ale jeżeli ktoś chciałby sobie rozszerzyć ten kontekst, w 2007 roku był taki niemiecki ósmym film Fala. Tam był niemiecki film o nauczycielu, który robił eksperyment w szkole i chciał odtworzyć to, co zrobił Hitler i wprowadził różne takie znaki, jak mieli naziści. I tam było wspólne przywitanie, wspólny język, wspólny ubiór i tak dalej, i tak dalej. I jak kształtowały się te relacje społeczne w tej klasie z tym nauczycielem i jak to się wymknęło spod kontroli. Bardzo fajny film, który dokładnie traktuje o tym. Tam jest może ten kontekst taki negatywny, natomiast można wykorzystać to również w pozytywnym aspekcie i wiele z tego, co powiedziałeś w tym filmie jest właśnie ukazane i przedstawione, jak to oddziałuje po prostu na grupę. Dziękuję ci bardzo za sugestię. Ja wam powiem, to też jest jedna z moich refleksji. Uważam, że przywództwo plemienne było używane przez wszystkich tyranów i dyktatorów w historii, generalnie w złych celach. I w momencie, gdy korzystamy z tych narzędzi w złych celach, tak jak w każdym narzędziu psychologicznym, uważam, że należy mówić o manipulacji i to jest jednoznacznie złe. Natomiast jak używamy tego w słusznym celu, po tym, żeby pobudzić zaangażowanie, żeby ludzi wciągnąć w to, żeby zmienić coś na lepsze, to ja uważam, że bardziej powinniśmy mówić o perswazji. Czymś, co jest z założenia pozytywnym. Nie? Czy jeszcze jakieś pytania, bo musimy iść dalej? Dobrze, słuchajcie, dziękuję bardzo, jak będą jakieś pytania, jestem do dyspozycji. Ja będę na przerwie, ja potem mam swoje warsztaty, gdzie będę mówił bardziej o zarządzaniu systemowym, ale jak będzie ktoś miał pytania o przywództwo plemienne, ja bardzo chętnie powiem. I muszę powiedzieć, że w ogóle to jest temat, który jestem w tej chwili bardzo zaangażowany w związku z tym, że Ray miał przyjechać do Polski. Jak wiecie, nie dotarł, ale no, jesteśmy z nim cały czas w kontakcie, z nim pracujemy, więc jak temat będzie Was interesował, dajcie koniecznie znać.